Kolonializm, neokolonializm, co to właściwie jest ten kolonializm, co to jest ten neokolonializm, czy to było zjawisko pozytywne, negatywne, czy kolonializm zawsze jest taki sam? No, zacznijmy od tego. Nie, kolonializm nie zawsze jest taki sam, bywa bardzo, bardzo różny. Problem polega na tym, że kolonializm jest słowem, które jest używane jako obelga. Neokolonializm też. Co to jest neokolonializm, to za chwilę. Na razie kolonializm. Kolonializm może być w trzech formach. Trzy formy są najbardziej typowe dla kolonializmu. Zawsze każdy projekt kolonialny jakoś nawiązywał do tych trzech typów. Pierwszy typ to kolonia rządowa, czy kolonia państwowa, tak? Kolonia królewska, kolonia tego rządu, który wysyła ludzi i oni wprowadzają tam administrację, często na wzór tej, która panuje w tym kraju, który się nazywa metropolią, czyli tym, który tą kolonizację przeprowadza na innym obcym terenie, nad innym obcym ludem. I teraz tak, jeżeli robi to właśnie państwo i wkłada to jakoś do swojej administracji państwowej, no to mówimy o koloniach państwowych. Drugi rodzaj to jest kolonia, która jest tylko i wyłącznie własnością prywatną. Brzmi to tak abstrakcyjnie, ale takie kolonie były. Kolonia prywatna to jest kolonia na przykład należąca do rodziny Penów. Czyli zanim powstały Stany Zjednoczone, to Pensylwania była taką kolonią prywatną. Została założona przez właśnie Williama Pena, czyli Anglika, który przewodził sekcie kwakrów, Quakers, i oni osiedlili się w Pensylwanii i to jest jak najbardziej własność prywatna. To była po prostu jego ziemia. To było tak jak jakaś wielka działka. Wielka działka albo jakieś wielkie gospodarstwo. Trzeci rodzaj, no i takie kolonii było więcej, takich własności prywatnych. Kolonią, która tego typu była kolonia na przykład Maryland, tak, to było Lorda Baltimore. Rodzina Lordów Baltimore posiadała po prostu te ziemie na południe, zaraz od Pensylwanii, i często były różne konflikty graniczne między rejonami ziemiami Penów i ziemiami Lordów Baltimore. Stąd jest zresztą miasto Baltimore, które jest głównym miastem, jednym z głównych miast Marylandu. Była też kolonia na południu, przy granicy z hiszpańskimi koloniami państwowymi, hiszpańską kolonią Florida Blanca, czyli Florydą. Była kolonia prywatna, własność prywatna, działka prywatna, tylko że wielka, Jamesa Oglethorpe'a, tak, Georgia. Założona bodaj, o ile pamiętam, w 1732 roku, więc sporo lat po tamtych dwóch XVII-wiecznych prywatnych koloniach. Prywatna własność była także rodziny królewskiej, królów Belgii nad Kongiem. Zostały one założone, Kongo jako własność prywatna, zostały przechwycone dzięki oczywiście inercji tych plemion w Kongu, czyli tam, co później to nazwano też Zairem, potem znowu Kongiem, to zostało, no oczywiście inercja tych ludów i te niechęci tych małych ludków afrykańskich do siebie nawzajem, na małych ludów, małych etnosów, to zostało wykorzystane i jakby, no, żeby ten król Belgii mógł rzeczywiście eksploatować tą ludność. Do pomocy miał Henry'ego Mortona Stanley'a, słynnego amerykańskiego podróżnika po Afryce, który mu pomógł tam wyrysować mapy, dopłynąć i tak dalej, i tak dalej. Nie była to kolonia belgijska, tylko prywatna kolonia króla Leopolda II, który panował w Belgii dosyć długi czas, w drugiej połowie XIX wieku. No i on rzeczywiście, te kolonie bywały bardzo, te prywatne, bywały bardzo różny sposób traktowane, ta kolonia kongo-belgijskie, tak. Później mu była bardzo źle traktowana, on tam mordował ludzi, zmuszał ich do niewolniczej pracy, oni umierali. Później rząd belgijski się wkurzył i mu tą kolonię odebrał. I wtedy ona się stała rzeczywiście kolonią państwową. Także mamy już kolonie prywatne i państwowe. I teraz jest trzeci rodzaj kolonii, to są kolonie, które są faktoriami handlowymi,
które są albo faktoriami handlowymi, albo jakimiś takimi przedsiębiorstwami, czyli one należą do jakiegoś takiego, jakiejś grupy przedsiębiorców, tak? I one dzięki jakby rządzą tą kolonią. No to są te kolonie takie w Ameryce, to przed powstaniem kolonistów przeciwko władzom brytyjskim, no to taką kolonią, przedsiębiorstwem było na przykład Connecticut. I zdaje się, że też Delaware. Także większość jednak kolonii, takie pozostałe kolonie, które nie były ani własnością prywatną jak Maryland czy Pensylwania, ani przedsiębiorstwami jak Connecticut albo Delaware, o ile pamiętam, to też było przedsiębiorstwo, to były kolonie królewskie, czyli kolonie, w których zasiadali oficjele królewscy, brytyjscy i oni nimi rządzili. To były te wszystkie New Jersey, Karolina Północna, Południowa, Virginia, Nowy Jork i tak dalej. Większość w ogóle z tych 13 kolonii, 8 z nich to było, zdaje się, kolonie królewskie. Były jeszcze kolonie, więc mamy trzy rodzaje. Były oczywiście kolonie typu faktorie handlowe, no to taką kolonią był na przykład Nowy Amsterdam. On nie był holenderską kolonią, on był kolonią tak naprawdę przedsiębiorstwem. Został przechwycony przez Anglików, który przekształcił na państwową kolonię brytyjską. Także to nie jest to samo. Także mamy faktorie w Indiach, które niektóre były państwowe, niektóre były półpaństwowe. Na przykład były, jak na przykład traktować kolonię, którą zawiaduje East India Company albo jakaś inna kompania handlowa, która ma do dyspozycji żołnierzy własnych. Albo ma przywilej, który mówi o tym, żeby oficjele koronni, czy tam rządowi, im w czymś pomagali. To jest tak trochę państwo w państwie powstaje, tak prywatne państwo, no ale to nie jest kolonia brytyjska wtedy tak naprawdę, to jest kolonia Kompanii Wschodnioindyjskiej. Także to trudno powiedzieć, na ile to jest przedsiębiorstwo państwowe, na ile prywatne. Ono było monopolistą, wspierało je państwo. A później wiadomo, jak były pierwsze kłopoty, to władza Kompanii Wschodnioindyjskiej, taka jak Warrena Hastingsa, bardzo duża, została osłabiona, wchodzą czynniki państwowe, a po powstaniu Sipajów w 1857 roku w Indiach, w ogóle Indie całe są przechwycone przez państwo brytyjskie, a królowa Wiktoria nawet zostaje cesarzową Indii. Także mamy włączenie jakby Indii bezpośrednio korony brytyjskiej, nawet tytularnie też, czyli mamy cesarzową Indii. No i teraz mamy tak, kolonie bywają wobec tego różne, tak? Są różne kolonie. Niektóre, na przykład tak, czy wpływ kolonistów był pozytywny czy negatywny? No zależy, to zależy, to nie można tak odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli weźmiemy Indie, co dają Anglicy Indiom? Zlikwidowanie krwawego od lat 30. XIX wieku, zlikwidowanie krwawego i niemoralnego, moim zdaniem, pod każdym względem, zwyczaju sati, czyli palenia wdów po śmierci mężów, zwłaszcza w bogatych, wpływowych rodzinach tych bramińskich. To jest pierwsza rzecz. Zlikwidowanie tchugów, czyli taki, powiedzmy, podkasty rozbójników, którzy byli związani z kultem Kali i oni napadali podróżnych, bogini zemsty i okrucieństwa. Tak? To też było na korzyść Anglików, można policzyć. Trzecia rzecz, to, że dano im dobry system prawny, który dzisiaj pozwala Hindusom funkcjonować lepiej niż innym państwom trzeciego świata. Być może Indie już nawet nie powinny być zaliczane do trzeciego świata, skoro są państwem, które ma dobry system prawny, mimo wszystko w miarę, nawet ma własne promy kosmiczne i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jest krajem coraz lepiej rozwijającym się, chociaż ma multum oczywiście problemów wewnętrznych i tak dalej. Ale można powiedzieć, że demokracja, system prawny, pewna humanitaryzacja zachowań, walka z klasowością też i kastowością, która też jest z zachodniego pochodzenia w Indiach, on to wszystko jest na plus. Na minus oczywiście rozkradanie indyjskich złóż, przywłaszczanie sobie rozmaitej, likwidacja na przykład, de facto likwidacja tekstylnego biznesu indyjskiego przez kolonistów. Także mamy, no i powstanie Sipajów, które co prawda wybuchło z przyczyn nieporozumienia. Anglicy raczej starali się mimo wszystko być tam w miarę wychodzić naprzeciw religijnym, hinduistycznym, islamskim praktykom.
No ale nieporozumienie było i no, były te ofiary tej, po obu stronach zresztą ofiary, tylko trzeba pamiętać, że większość Indusów stała po stronie brytyjskiej w tej wojnie. Albo przyjęły postawę wyczekującą. Trudno nazwać, że to jest jakaś wojna wyzwoleńcza, to powstanie Sipajów, krótko mówiąc. Poza tym jeszcze Hindusi, w sensie hinduiści byli przyzwyczajeni, że rządzi na nim ktoś z zewnątrz, bo poprzednio rządzili nimi Imperium Wielkich Mogołów, czyli też czyli muzułmanie, najeźdźcy ze stepów Azji Środkowo-Wschodniej, a nie jacyś właśnie. Chociaż oczywiście pod koniec XVIII wieku była konfederacja Mahratta i ona starała się wypchnąć Wielkich Mogołów z powrotem z Indii. No ale można powiedzieć, że Brytyjczycy wskakują gładko na miejsce tych Wielkich Mogołów, których najpierw finansowo się uzależniają, potem... No właśnie, i teraz jak ocenić wpływ właściwie brytyjski na Indie? Wielu Hindusów do dzisiaj jest pod wrażeniem brytyjskości, nawet uważają, że prawdziwa Brytania to jest ta Brytania kolonialnych, sztywnych kołnierzyków, tak? Ta Brytania taka autorytarna, taka zdyscyplinowana, ta obecna, rozkrzyczana, demokratyczna, taka młodzieżowo... punkowo-teenagerowa Wielka Brytania, to nie jest prawdziwa Wielka Brytania i oni są czasem większymi sentymentalistami niż Brytyjczycy. Bardzo ciekawie o tym pisze w swojej książce Libertyn i misjonarz, czy misjonarz i Libertyn, Ian Buruma, anglo-holenderski autor. Bardzo ciekawy sposób pisze właśnie o tej tęsknocie do rządów kolonialnych, która jest zresztą widoczna także w Singapurze, gdzie właściwie się wskrzesza, oparte więcej zakazów niż nakazów, autorytaryzm. Jest to dosyć typowa rzecz. W Singapurze się zakłada, że raczej się czegoś nie wolno, więc się na wszelki wypadek nic nie robi, niż się coś robi. Dokładnie odwrotnie niż w Europie, gdzie to nie jest jawnie i otwarcie zakazane, to najprawdopodobniej jest dozwolone, czyli dokładnie przeciwieństwo Monteskiusza. Także ten autorytarny styl dyktatorski jest czasem wręcz uprawiany, podziwiany i nadal stosowany. Jak na przykład przez Marcosów na Filipinach, jak przez Lee Kuan Yew'a w Singapurze, jak przez niektórych Hindusów, jak być może ta partia Janata, ona jest właściwie też taka trochę. Kontynuuje ten styl, także trudno powiedzieć tutaj na ile czasem się nawet próbuje sprzedawać ten kolonializm, jaki oni sobie sami fundują, jako wartości azjatyckie. To jest zabawne, bo on właśnie nawiązuje bardziej do wzorców kolonialnych. No i teraz jak podsumować taki wpływ Zachodu? No można powiedzieć, że w przypadku Kongo no, był wyłącznie negatywny. Tak? Kraj doprowadzono rzeczywiście do ruiny i tutaj nie ma w ogóle żadnego... No nie ma o czym mówić. No wiadomo, że było to ludobójstwo i coś obrzydliwego. Jeżeli chodzi o Niemców, no na przykład niemieckie kolonie, no to niemieckie kolonie, one były właściwie tylko w Afryce. No tam trochę jeszcze tam archipelag Bismarcka, takie bzdury, na Pacyfiku, ale generalnie w Afryce, Kamerun, Azja Południowo-Zachodnia, czyli Afryka Południowo-Zachodnia, czyli tak czyli Namibia dzisiaj. No i jeszcze Tanzania była niemiecka. No i jak ocenić taki wpływ? No z jednej strony zbudowali tam infrastrukturę, koleje, domy i do dzisiaj na przykład stolica Namibii, Windhoek jest bardzo taka ładna, kolonialna i tak dalej. Są języki europejskie, które oni narzucili tym krajom. Co prawda potem Niemcom wszystko zabrano, więc tam generalnie po niemiecku lub francusku, po angielsku lub francusku, później Kamerun został przechwycony przez Francuzów. A że w tych koloniach można powiedzieć, że wpływ no, niemiecki, czy w ogóle zachodni, no, włączenie ich, danie im języka, tak, który się dzisiaj przydaje. Także no, to jest ważne. Zbudowanie kolei, nadanie lepszych praw. Z jednej strony mówi się o tym, że lud Bantu na przykład w RPA, co jest faktem, Erich von Künneld-Ledin, austriacki konserwatywny pisarz, ma trochę racji, mówiąc, że Bantu nie uważali, że im uwłacza apartheid. Nie uważali tak, bo oni sami wierzyli w ten apartheid. Oni wcale nie mieli też poczucia niższości wobec ludzi z Zachodu. Uważali, że ludzie z Zachodu są mało wytrzymali, jeżeli jak nie przyjedzie autobus, to są zupełnie bezradni, co wywoływało u nich śmiech. Śmiech z tych zachodnich słabeuszy.
Także to też nie jest takie proste. My patrzymy tylko w jeden sposób, że człowiek zachodu wykorzystuje i to jest taki, to jest generalnie taki anty, łączy się to z socjalistycznym, antykapitalistycznym dyskursem, chociaż zapominają oczywiście socjaliści, że tak samo jak Rosja carska miała swoje kolonie, i wyrzynała, to były kolonie państwowe oczywiście, one militarnie wyrzynały tych różnych burjatów i te inne ludy, które stawiały te khanaty, kaganaty syberyjskie, inne środkowoazjatyckie, wyrzynały po prostu, żeby przejąć to wszystko i to był bardzo brutalny kolonializm typu państwowego, ale Związek Radziecki też miał swoje kolonie. W pewien sposób mówi się, że Polska też mogła być obiektem studiów postkolonialnych. Przecież kim była Polska dla Związku Radzieckiego? Kolonią. Tak samo Czechy, tak samo Estonia, tak samo kraje bezpośrednio włączone z Związku Radzieckiego. Czym to się różni od kolonii kapitalistycznej? Niczym. Ten sam, nawet można powiedzieć, że socjaliści dokonywali gorszego kolonializmu, dlatego że kolonializm sowiecki zabił, czy w ogóle Sowieci po prostu zabili, wykończyli miliony Ukraińców, na przykład sztucznie wywołanym głodem, bo się bali nacjonalizmu ukraińskiego. No to na przykład wypadek wszystkich Ukraińców chcieli maksymalnie osłabić i tak dalej. Tak samo wiele innych w imię komunizmu także wprowadzano niesamowicie nieracjonalne rozwiązania ekonomiczne, które się nie sprawdzały, a mimo to były pod groźbą kary śmierci i zastraszenia i zniszczenia każdej nieposłusznej jednostki dalej forsowane. Także no, gdzie tu jest ta moralna wyższość tych lewicy nad prawicą? Nie ma. Raczej to właśnie te prawicowe kolonie, one mają, bardziej można się zastanawiać nad ich pozytywnymi i negatywnymi. No można to powiedzieć, że w PRL-u, tak, w PRL-u było lepiej w prawach kobiet czy coś takiego, czy ten, ale już na przykład jeśli chodzi o homoseksualistów, to też byli traktowani bardzo źle, tak jak w ogóle byli wszędzie traktowani praktycznie bardzo źle. Także tych zalet socjalizmu nad kapitalizmem, tak, jeżeli mówimy o zdobywaniu innych terenów przez jakieś państwo wyżej rozwinięte nad innym, czy też silniejsze po prostu, no cóż, no, to w przypadku właśnie tych kapitalistycznych kolonii można w ogóle mówić o jakichś zaletach i wadach. W przypadku tych socjalistycznych najczęściej śmierć i zniszczenie, chociaż oczywiście tam jakieś pojedyncze elementy można znaleźć ciekawe. Może jakieś bardzo pojedyncze. Także generalnie socjaliści tak się ustawili, tak oni używają własnych koncepcji politycznych i oni w ogóle wykluczają, że jest możliwość coś takiego jak imperializm czy kolonializm socjalistyczny. Przecież imperializm według Lenina to było ostatnie stadium kapitalizmu, tak? Najpierw tworzą się wielkie firmy, potem one wykupują, mają burżuazja i fabrykanci mają przewagę nad rządem, rząd przestaje chronić słabych, wszystko robi pod dyktando bogatych, potem bogaci tworzą imperia, tak? Coś takiego. I to jest leninowskie wytłumaczenie, nie? Leninowskie wytłumaczenie kolonializmu. Znaczy nie dopuszcza w ogóle do tego, że może być coś takiego jak socjalistyczne kolonie, jak socjalistyczny imperializm, który w oczywisty sposób był. Oczywisty sposób był i często był bardziej krwawy niż tamten. Najbardziej niepokojącą, najbardziej niemoralną rzeczą jest u socjalistów to, że oni krytykują kolonializm, chociaż kolonializm, jeżeli byśmy nawet, mimo że trwał dużo dłużej niż socjalizm, pod wszystkimi swoimi postaciami, jeżeli teraz socjalizmu nie określimy jako kolonializm, tak, że no socjalizm zabijał, bo to jest to. Jeżeli można powiedzieć, że socjalizm to też może mieć, socjaliści też mogą mieć kolonię, no to jeżeli Ukrainę uznamy za kolonię, no to wtedy można powiedzieć, że zabijali też, to też jest kolonializm, coś zabija. Tylko że socjalizm zabijał głównie własnych ludzi we własnym kraju, czyli Rosjan na przykład, Rosjanie dominujący w Związku Radzieckim, niekoniecznie na sam początku, ale potem już tak. Bo ta w pewnym stopniu pierwsi bolszewicy to były właśnie takie ruchy odśrodkowe, a później Rosjanie, ale można powiedzieć, że kraj dominujący z racji swojego choćby rozmiaru nad Związkiem Radzieckim, który Rosjanami kolonizowano inne państwa, żeby później trudno jej było oderwać i w ten sposób jest ta piąta kolumna wszędzie rosyjska, w Estonii, Litwie, na Ukrainie.
to można powiedzieć, że no cóż, socjalizm zabijał głównie swoich. Poza tym Chińczycy nie mieli kolonii, a też stosowali socjalizm, też zabili dużo ludzi. Pol Pot i tak dalej. Kim Il-sen. Tych ofiar jest znacznie, znacznie więcej i to w przeciągu dużo mniejszego czasu niż to zrobili kiedykolwiek kolonialiści, nawet łącznie z królem Belgii. I teraz tak, tak bardzo wrażliwi na punkcie tego, żeby nie nazywać siebie kolonialistami, socjaliści utożsamiający się z Związkiem Radzieckim, dzisiaj to tylko radykalni socjaliści tak robią, mówią, że no wiadomo, kapitalizm, Kongo, Kongo, ale czy firma prywatna, którym było w dużym stopniu Kongo, podchodzi pod słowo kolonializm? Być może bardziej do słowa kolonializm pasują kolonie państwowe, niezależnie czy one są prowadzone przez państwa kapitalistyczne czy socjalistyczne. Zresztą można nawet mieć, ponieważ socjalizm de facto nie tworzył innego typu gospodarki, bo gospodarka zawsze działa na zasadzie zysk, kapitał, giełda i tak dalej. W pewien sposób w dużym stopniu rację miał Ludwig von Mises, kiedy mówił, że socjalizm w ogóle mógł działać, dlatego że wokół świata Związku Radzieckiego istniał już ten świat kapitalistyczny i były wskaźniki ekonomiczne, bo socjaliści wszystko utożsamiali, wszystko uzależniali od dobrej woli i planów pięcioletnich. Tam nie było żadnych wskaźników ekonomicznych. To by w ogóle nie wiedzieli, jak działa ich państwo. Zresztą w ogóle dzięki temu Związek Radziecki uchodził długo za silniejsze państwo niż jest, dlatego że nie znano jego wyników ekonomicznych. Dobrze, można było tylko szacować. Potem dopiero Maksym Gorki i inni powiedzieli, Sołżenicyn bardziej, Maksym Gorki nie, Sołżenicyn powiedział, że Związek Radziecki wielokrotnie słabszy niż myślano. Także bardziej słowu kolonia odpowiada Estonia pod rządami Rosjan, i na przykład stan, kolonia państwowa New Jersey na przykład pod rządami Brytyjczyków, to jest bardziej kolonia niż firma prywatna, którym było Kongo albo Pensylwania właściwie. Jeżeli już tak ładnie dzielimy, że kolonie socjalistyczne, kolonie kapitalistyczne i socjaliści powiedzieli, że prawdziwe to są tylko te kolonie kapitalistyczne, wiadomo, bo wyzysk, bo interes, no to właściwie, że jesteśmy tu skrupulatni, to powinniśmy wydzielić te prywatne od tamtych. A wtedy by się okazało, że ta największa zbrodnia kolonializmu, jakim jest zbrodnia Kongo Belgijskiego, to może nie jest tak do końca zbrodnia kolonializmu. No ale to są daleko idące za dywagacje. I tutaj typową bardziej kolonią byłaby niemiecka kolonia, gdzie się i wyżyna lud Herrero, który robi powstanie, więc w sumie no wyżyna się w reakcji na powstanie, ale buduje się także koleje, czyli są za i przeciw, tak? No to była taka bardziej typowa kolonia. Także trzeba pamiętać jeszcze właśnie o tym. Jeszcze jest to, co się nazywa neokolonializm. Neokolonializm, nie wiadomo co do końca to jest. To jest, lewica mówi o tym jako uzależnianiu ekonomicznym innych krajów od że bogate kraje uzależniają od siebie biedne kraje trzeciego świata. Tylko że Chiny też to robią, na przykład Chiny też uzależniają ekonomicznie inne państwa od siebie, więc one były kolonizowane, nie kolonizowały, były kolonizowane, a teraz uzależniają, czy też uprawiają neokolonializm. Tylko to nie jest neokolonializm, bo przecież nie były, no ale dobra. Neokolonializm przede wszystkim można odmówić łapówki Royal Dutch Shell, można odmówić łapówki od Texaco, można odmówić tak samo łapówki od Gazpromu. Kto tutaj jest winien? Obie strony są winne, także to takie mówienie o bezbronnym, brązowym człowieku, to takie nawet trochę traktowanie go protekcjonalnie nie fair. No jak to oni, to przecież jeden kraj od drugiego też siebie uzależnia, tak? My jesteśmy uzależnieni trochę od Niemiec i od Holandii, bo oni tu inwestują po prostu. No, co zrobić? No jest jedna waluta i coś tam, to też jest uzależnienie. Każde uzależnienie jest, znaczy uzależnienie jest czymś naturalnym w tym sensie, że jedno państwo inwestuje coś gdzieś indziej, no to uzależnia, no co zrobić. No. Socjaliści wszystko rozumują w kategoriach siły i że ekonomia ma służyć polityce. I że łączy się ekonomia z polityką i nie chodzi tu o pieniądze, tylko chodzi o władzę. Że pieniądze to władza od razu i że chodzi o zniewolenie samo w sobie. Chodzi o wyłączenie innych z rynku i w ten sposób wykończenie ich lepsze niż w czasach kolonializmu.
Jednocześnie Zachód jest oskarżany o wszystko, co się złe tam dzieje, nawet jeżeli to kacyk afrykański morduje własnych ludzi, tak sobie, bo mu się tak uwidziało. To i tak wina jest europejska, bo oni takich nauczyli na przykład rządzić czy coś. Tylko Zachód nie może wiecznie być obciążany poczuciem winy, skoro już nie rządzi nad tymi regionami. Jest to nie fair, jest to niemoralne. Także nie osądzajmy każdy przypadek osobno i nie gadajmy, nie używajmy słowa neokolonializm jako obelgi, bo nie do końca wiadomo, co to właściwie jest ten neokolonializm i nie wiadomo dokładnie, dlaczego mamy słuchać moralnych wywodów ludzi, którzy reprezentują ideologię, która zabiła najwięcej ludzi w historii świata, z którą ani Hitler, ani kolonialiści wszystkich czasów łącznie nie mogą się w ogóle równać, jeśli chodzi o liczbę trupów, czyli reprezentują komunizm, socjalizm.